patrzycie na grupkę ludzi, którzy tutaj przyszli. Cieszę się. Zostańcie i posłuchajcie. Jesteśmy ludźmi, którzy narodzili się z Bożego Ducha. Jesteśmy żywym Kościołem Jezusa Chrystusa. Jesteśmy ludźmi, którzy realnie spotkali się z Jezusem. Nie jesteśmy ludźmi, którzy tylko słyszeli o Jezusie. Jesteśmy ludźmi, którzy spotkali się w duchu, z Bogiem. I ja tego doświadczyłem. Mam na imię Damian Lorek i przyjechałem do was z Warszawy, aby wam powiedzieć świadectwo, jak się realnie zetknąłem ze świętą osobą, ze świętym Jezusem. Kochani, wychowałem się w rodzinie katolickiej i gdy dorastałem, w moim sercu pojawiała się pustka. I tą pustkę, gdy dorastałem, wypełniałem ją alkoholem, narkotykami, seksem, pornografią, masturbacją, najgorszymi rzeczami, jakie są tu na tej ziemi, bo ta ziemia jest skażona. Ale gdy umierałem od narkotyków, bo przedawkowałem, 8 lat byłem uzależniony, wszystko brałem, jeździłem po Polsce na imprezy techno, ale na drugi dzień, gdy ja się budziłem, lub nawet gdy się nie budziłem, bo nie zasypiałem, bo brałem takie narkotyki, to ze szczerego serca zawołałem do Jezusa. Jezus, jeżeli Ty jesteś, jeżeli Ty żyjesz w ogóle, to objaw mi się i ogarnij moje życie. Byłem w pokoju, naćpany i wjechał właśnie Jezus. Spotkałem się z Nim w duchu. Wiecie co? Ja padłem na kolana. I same łzy ciekły mi po policzkach. Nie potrafiłem tego powstrzymać. Nie potrafiłem. I ja właśnie w pokoju zacząłem pokutować. Prawdziwie. Prawdziwie zacząłem pokutować. Jezus Chrystus umarł na krzyżu za moje grzechy. On wszystko wziął na siebie. Grzech, patologie, najgorsze rzeczy. I ja to zrozumiałem. Duch Święty przekonał mnie o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Zacząłem czytać Biblię. Nie miałem z nią nigdy styczności, bo nauczono mnie, że muszę być uczonym, dobrze być po studiach. Ale to jest kłamstwo. Przyszedłem do Jezusa, naćpany, i On ogarnął moje życie. Święty Duch mnie wypełnił. I nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus. I Jezus umarł za wasze grzechy. Trzeciego dnia zmartwychwstał. I dziś jest dzień zbawienia. Wystarczy, że przez prosty akt wiary i decyzji ty sam osobiście podejmiesz decyzję, że chcesz się pojednać z żywym Bogiem, że chcesz oddać życie Jezusowi. Ja w 2015 roku to zrobiłem. To jest najważniejsza decyzja w życiu. I dziś ja tutaj jestem dla ciebie. Ewangelia jest życiem. Ewangelia daje życie. Jezus Chrystus wyswobodził moje życie. Nie musisz być narkomanem i jeździć na imprezy. Ale chcę ci powiedzieć, że potrzebujesz zbawienia. Potrzebujesz Jezusa. Byłem kozakiem. Nosiłem grube maski. Udawałem kogoś, kim tak naprawdę nie byłem i nie jestem. Ale Jezus Chrystus, Jego święta osoba, ugiąłem się. Ja się przyznałem do błędu, do grzechu. Bo On jest sprawiedliwy. Słowo Boże mówi, że karą za grzech jest śmierć. Jest śmierć. I to mnie poruszyło. Jeżeli dziś świadomie paprasz się w grzechu, cudzołożysz sobie na lewo i prawo, chociaż nie wiem co, ukradłeś coś drobnego, ale liczy się czyn. I nie da ci to nic, jeżeli pójdziesz do księdza w niedzielę i się wyspowiadasz. Słowo Boże mówi, że jest jeden Bóg i jeden pośrednik, który nas z Nim łączy, i jest to Jezus Chrystus. Nie potrzebujesz innego pośrednika. Nie potrzebujesz.
Jezus jest drogą, jest prawdą, jest życiem. On jest mostem do Boga Ojca. I dziś możesz prawdziwie pokutować z życia. Przyznać się, że żyłeś w błędzie, że byłeś odwrócony do Boga plecami. Zaprosić Go do swojego serca. Wyznać i uznać, że jest Panem i Królem i oddaje Mu swoje życie. Będziesz zbawiony. Musisz narodzić się na nowo, aby wejść do Królestwa. Zbawienie jest z łaski, nie z uczynków. W tym kraju tak nas wychowano i wkuto, że musisz być dobrym człowiekiem. Dobrzy ludzie idą do piekła. To jest w ogóle prawda. To jest prawda. Musisz narodzić się na nowo i uznać Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Jeżeli tego nie zrobisz, odrzucisz to. Idziesz do piekła. Jezus Chrystus, takiego gościa jak ja, potrafił wyciągnąć z bagna. I On dziś czeka na Ciebie. On czeka na Ciebie. Nie jestem tutaj po to, aby Cię do czegoś zmusić. Nie o to chodzi. Nie mam nic wspólnego z religią. Jezus przyszedł tu na ten świat obalić religię. Chrześcijaństwo to jest relacja. Ale stanie się to wtedy, gdybyś miał prawdziwą relację z Bogiem, jak narodzisz się na nowo z Bożego Ducha. I jeżeli nie chcesz grzeszyć, nie dajesz sobie z tym radę, potrzebujesz Jezusa. Grzech przestanie w Twoim życiu smakować. Kolejnego dnia, dzień za dniem, sam się będziesz dziwił, że nie wchodzę już w te rzeczy. Tak się stało ze mną. Dziś grzech nade mną nie panuje. Śmierć nade mną nie panuje. I to jest dla Ciebie. Zbawienie jest dla Ciebie. Ale Bóg dał wolną wolę. I to Ty decydujesz. Ty wybierasz, którą drogą pójdziesz. Czy niebo, czy piekło. Szeroka jest droga na zwiedzenie do piekła. Ale ciasna jest brama do nieba. Do nieba. Ja jestem dziś pewny. Jestem zbawiony. Idę do nieba. To, co się tu dziś, co się skończy. Ale pytanie, czy Ty masz pewność zbawienia? Możesz się bujać. Możesz mówić, że jest mi dobrze. Ale to jest tylko na chwilę. Ale i tak staniesz przed lustrem i zadajesz sobie pytanie, że nadal mam pustkę w sercu. Nadal nic nie wypełnia tej pustki. A ja Ci chcę powiedzieć, że Jezus wypełni tą pustkę, tak jak wypełnił we mnie. On to zrobi. Ale czy Ty tego chcesz? Ja nie muszę teraz się nawalić konkretnym towarem i jechać na imprezę techno. I jechać do burdelu. Nie muszę tych rzeczy robić, bo mi nie smakują w ogóle. Kocham teraz to, co robię. Stoję tutaj przed Wami i zwiastuję Wam Boga żywego. Ojcze, dziękuję Ci za to miasto. Ojcze, uwielbiam Ciebie, że Ty wyswobodziłeś moje życie. Duchu Święty, przenikaj tych ludzi. Teraz, i Duchu Święty, niech teraz spadnie zasłona z ich oczu, z ich umysłów. Niech oni przyjdą do Ciebie z serca do serca. Niech zaczną wołać i pokutować. Ja to ustanawiam w imieniu Jezusa. Ja nakładam krew Jezusa na to miejsce. Diable, zabieraj łapy stąd. Zabieraj łapy. To miasto należy do Jezusa. Do Jezusa. Kto chce oddać życie Jezusowi? Kto chce, aby Jego życie tu na ziemi było piękne, było w radości, było w miłości, w
prawdziwej. Chcesz być zaakceptowany i czuć to, to przyjdź do mnie, pomodlę się. Położę na ciebie ręce. W imieniu Jezusa wypędzę demony, które robią z tobą co chcą. Jest dla ciebie wolność. Jest wolność. A jeżeli chcesz się tak bujać, to ja nic nie mogę zrobić. Nie mogę ci wjechać z butami w życie. Nie mogę. Ty musisz na to dać zgodę. Tak jest z Bogiem. Ja podjąłem decyzję. Powiedziałem: Jezu, oddaję ci moje życie, bo ja sobie nie radzę. Ale uważałem, że jestem kozakiem, że sobie radzę. Miałem pracę, wszystko, pieniądze. Ale i tak była pustka w sercu. Możesz być gdzieś mega bogaty, mieć wszystko. Ale potrzebujesz zbawienia. Pieniądze cię nie zbawią. Religia cię nie zbawi. Jezus cię zbawi. Jezus umarł na krzyżu za twoje grzechy. To On udowodnił. To On udowodnił. Zapraszam cię. Jeżeli jesteś zniewolony czymkolwiek, nie radzisz sobie, jesteś chory, przyjdź. Jezus uzdrawia dziś. Jezus uzdrawia dziś. Hallelujah. Amen.